Szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie witam, wciąż jeszcze majowo, wciąż wiosennie i witam podobnie jak w ubiegłą niedzielę w atmosferze świątecznej, bo pamiętacie Państwo, wszyscy pamiętamy, że niedzielę ubiegła to była uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego, to było zakończenie okresu chrystofanicznego, czyli zakończenie okresu ukazywania się Chrystusa po zmartwychwstaniu. Dzisiejsza niedziela, jest to 28 maja, jest to niedziela bardzo uroczysta. Niedziela, która kończy okres wielkanocny i która zapowiada nowy okres, tak zwany okres zwykły, perannum. Jest to niedziela, która też mówi nam o tym, że można jeszcze dzisiaj przystąpić do spowiedzi wielkanocnej, jeżeli ktoś tego nie uczynił. Poza tym właśnie ta dzisiejsza niedziela ma wymiar bardzo uroczysty, mianowicie jest to niedziela zesłania Ducha Świętego, czyli dzisiaj, kochani, oddajemy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, bo jak wiemy, są trzy osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. W tej materii więcej przekażę Państwu w następną niedzielę, bo będzie to niedziela Trójcy Świętej, a dzisiaj kłaniamy się trzeciej osobie Trójcy Świętej, czyli Duchowi Świętym, właśnie temu Duchowi mocy, temu Duchowi mądrości, temu Duchowi roztropności, temu Duchowi, którego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Pamiętamy o tym, kto był tego sakramentu. Młodzież pamięta też, że przygotowując się do sakramentu bierzmowania, przygotowuje się, żeby otrzymać dary Ducha Świętego, żeby właśnie poprzez te dary Ducha Świętego, poprzez ich przyjęcie, stać się mężnym wyznawcą Chrystusa, odważnym wyznawcą Chrystusa, żeby swoją wiarę rozwijać, żeby swoją wiarę czynić wiarą dynamiczną i żeby, jeżeli takowa potrzeba zaistnieje, żeby tej wiary bronić. My nie możemy, proszę Państwa, świat się z wiary, czy udawać, że nic nie wiemy, albo że jakieś tam coś nie tak mówią na temat Kościoła czy na temat Chrystusa. Naszym obowiązkiem jako ludzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, jest właśnie bycie człowiekiem, który ma stanąć w obronie wiary. To jest nasz, proszę Państwa, święty obowiązek. Poza tym też warto zauważyć, że ta dzisiejsza uroczystość ma też wymiar taki ludowy, a mianowicie są tak zwane zielone świątki, czyli dzisiaj właśnie rolnicy obchodzą swoje święto. Pozdrawiam rolników, życzę dobrych plonów, żeby wszystko, co Państwo czynicie, żeby to było czynione szczęśliwie i żeby w swoim czasie było jak najwięcej owoców. Życzę też Bożego błogosławieństwa i oczywiście odpowiedniego wynagrodzenia za pracę, bo to jest też bardzo ważne. Zielone Świątki to właśnie wasz dzień, to właśnie wasze święto, to właśnie ten Duch, który dzisiaj odbiera cześć od nas wszystkich, od was powinno odbierać w sposób szczególny, żebyście byli mocni, odporni, nie tylko fizycznie, ale też wewnętrznie, duchowo. Ta moc jest bardzo potrzebna. Oczywiście, jeżeli chodzi o rolnika, to on musi być fizycznie silny, prawda, bo muszę być mięśnie sprawne, trzeba ciężko pracować, chociaż dzisiaj są maszyny, one zastępują wiele czynności, nie ma dzisiaj koszenia trawy za pomocą kosy, nie ma orki ziemi za pomocą pługa czy konia, nie ma młócenia za pomocą maszyny do młócenia wąsk, zaplątałem się, nieważne. W każdym razie ten właśnie ogromny postęp jest postępem, który rolnikowi przynosi ulgę, ale nie znaczy też, że rolnik ma być słaby fizycznie. Tej właśnie siły tężyzny fizycznej życzę i oczywiście tej siły duchowej. Jedna i druga siła spowoduje, że będziecie, drodzy Państwo, naprawdę szczęśliwi i że będziecie też pracować i ta praca będzie przynosiła jak najwięcej owoców. Poza tym też warto zauważyć, że jutro jest święto kościelne, święto Matki Bożej Kościoła, więc Matka Boża jako Matka Kościoła jutro będzie odbierała od nas cześć, jutro będziemy do niej modlili się Kościoła, czyli tej wspólnoty, do której należymy, tej wspólnoty, którą utworzył jej Syn, tej wspólnoty, która jest naszą wspólnotą, mam nadzieję naszą radosną wspólnotą. Kochani, drodzy telewizorzy, gdy byliśmy w kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę wysłuchanie tychże szacunkiem. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym grzech odpuścicie, sobie
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Kochani, widzimy Chrystusa, który ukazuje się apostołom, który staje pośród nich i pozdrawia ich, właśnie takim pozdrowieniem bardzo radosnym, bardzo spokojnym, bardzo pokojowym. Pokój wam, prawda? A więc życzy im, żeby oni byli ludźmi pokoju, tego pokoju wewnętrznego. Życzy im, żeby to byli ludzie, jako apostołowie, którzy mają emanować właśnie tym pokojem wobec innych, wobec tych, którym będą głosili Boże Słowo, bo to Boże Słowo trzeba głosić w atmosferze radości, a radość może być tylko tam, gdzie jest spokój, tam, gdzie nie ma pokoju. Wiemy, tam jest wojna, gdzie jest wojna, tam nie ma radości. Dlatego właśnie to pozdrowienie Chrystusa jest takim pozdrowieniem bardzo ważnym, bardzo wymownym. Pokój wam. On dzisiaj też nas pozdrawia, mówiąc o nas: pokój wam, pokój tobie, siostro, pokój tobie, bracie, pokój tobie, narodzie ukraiński, pokój tobie, współczesny świecie. Właśnie my tego pokoju potrzebujemy. Ten pokój, jak wiemy, jest bardzo mocno zagrożony, jest bardzo mocno takim pokojem, który wydaje się, że może być właśnie narażony na różnego rodzaju kłopoty. Niech właśnie to jego pozdrowienie będzie przez nas przyjęte z radością i z nadzieją, że będziemy tymi ludźmi pokoju, że właśnie ten pokój będzie gościł w naszych sercach, nie tylko od święta, ale na co dzień, że będzie gościł w naszym narodzie, że zagości w swoim czasie, oby jak najszybciej na Ukrainie, że będzie ten pokój gościł w ludziach, którzy wierzą w Chrystusa i którzy wierzą Chrystusowi, że ten pokój będzie pokojem, który pozwoli na to, że będziemy normalnie rozwijać się, że będziemy normalnie pracować i czekać właśnie na to mieszkanie, o którym mówił nam Chrystus w ubiegłą niedzielę. Idę po to, żeby przygotować wam miejsce. On odchodzi od nas, ale jednocześnie z nami pozostaje, życząc nam właśnie tego pokoju. Pokój wam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc maj i wprowadzi nas już w nowy miesiąc, miesiąc czerwiec, miesiąc serca. Zostańcie z Bogiem.